W Jeziorze Swąszyńskim żyje wiele gatunków wartościowych ryb. Należą do nich płoć, węgorz, karp, leszcz, sandacz oraz szczupak. Sandacz to drapieżna ryba z rodziny okoniowatych, bardzo ceniona ze względu na białe, delikatne mięso. Szczupak to również drapieżnik, charakteryzuje się białym, jędrnym, chudym mięsem, ale ma więcej oczu. Węgorz to ryba luksusowa, o białym, delikatnym, jędrnym i soczystym mięsie. Ryby te nadają się przede wszystkim do wędzenia. Płoć to dorobna ryba, mniej ceniona przez wędkarzy. Jej białe i chude mięso jest dość ościste. Najlepsza jest smażona. Amur jest to ryba pochodząca z Dalekiego Wschodu, introdukowana w jeziorach i rzekach Polski. Jako roślinożerca chroni zbiorniki wodne przed zarastaniem. Nadaje się do smażenia, duszenia, pieczenia i marynowania. Zwycięzcą szkolnego konkursu 1 z 10. Tematem przewodnim w tym roku było życie w wodzie. Walka była wyrównana, o czym świadczy fakt, że do rundy drugiej przeszło 6, a nie 3 zawodników po wyczerpaniu puli 70 pytań. W tym roku, jak już od wielu lat, a dokładnie od 12, odbywał się w szkole konkurs 1 z 10. Temat był związany z dzisiejszym dniem, a więc dotyczy życia w wodzie. Jak zwykle startowało 10 uczestników, ale zwycięzców było 3, którzy znaleźli się już w tym ścisłym finale. I teraz chcielibyśmy te osoby wyróżnić. Wcześniej otrzymały dyplomy, a dzisiaj nagrody rzeczowe. Poproszę do nas laureata 3 miejsca, Dawida Andrysa. Chyba nieobecny na sali. Nie. Marcin dzisiaj ma zawody w łazienkach, dlatego nie mógł dotrzeć. W takim razie Marcinowi przekażemy nagrodę troszeczkę później. A zwycięzcą tegorocznego konkursu został Kamil Maciejewski z klasy 2B. Gratuluję jeszcze raz zwycięzcom, no i zwłaszcza młodzież klasy pierwszej zapraszam do udziału w przyszłym roku. Dziękuję. A teraz sprawdzimy, czy uważnie słuchaliście naszej prezentacji i przeprowadzimy krótki konkurs z nagrodami. Kto złapie piłeczkę, odpowiada na pytanie i ma szansę na nagrodę. Czy białko ryb jest pełnowartościowe, czy niepełnowartościowe? Tak. Czy połowy ryb w ostatnich latach w Polsce rosną czy maleją? Maleją. Dobrze, zapraszam. Czy teraz jest rybą słodkowodną? Nie! Nie! Czy szczupak ma duże ości? Która z ryb jest nazywaną rybą luksusową? A. Sandacz, B. Amur, C. Węgorz. Które gatunki ryb są źródłem witamin z grupy A, B czy K? Jakie by było? K. Ale nie żyje. K. Gatunek
Gatunek drapieżnej ryby z rodziny pokojowatych to A. Lin, B. Leż, C. Sander. Sander? Kilka dni temu przeprowadziliśmy krótką ankietę wśród uczniów. Oto jej wyniki. Większość z nas jada ryby często, co należy chwalić. W naszym menu preferujemy ryby smażone najczęściej, a noża jemy w innej postaci. Częściej wybieramy ryby morskie niż słodkowodne, które wcale nie są gorsze. Wynika z tego, że wielu naszych uczniów jest wędkarzami. Większość wiedziała, że ryby są bogate w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe. A teraz zapraszamy Was na degustację ryb do naszego stoiska w Holu Głównym. I nie pomoże niezawodny prowokator i nie da rady podstawiony terminator. Bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz. I ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba.